No i witam ponownie. Ponownie gramy w Gwenta. Cały czas dalej ciągniemy questy. Questy z Leader Challenge. Musimy wygrać jeszcze jedną rundę potworami. No więc gramy Detlafem. Taki standardowy, myślę, deck na Detlafa. Detlaf uległ teraz znerfieniu po ostatnim patchu. O, errorek. Przedtem zadawał 2 damage. Teraz zadaje 1 damage. Ale tak czy siak, jest to dalej dość mocno ogrywany deck. O, teraz się troszkę już obawiam. On mało loków. A tu by się takie loki przydały. No i o, to nieciekawie. Dobrze by było wygrać pierwszą rundę i wykrwawić gościa jak najbardziej w drugiej. Może się uda, nie wiem, zobaczymy. Tego nie chcemy, tego... O, Ozreal przyszedł, całkiem dobrze. Najgorzej by było dopuścić do długiej trzeciej rundy. To by było nieciekawe. No jest jakaś dziwna pułapka. No nic, musimy odpalać. Dobra, dostał Poisona, to jeszcze nie jest tak źle. Nie takie rzeczy się działy. Sisters, follow me! Tego zdamage'ował. Przez to, że ma Deathblow, to zboostował sobie jednostkę w ręce o 2. To teraz sobie wystawimy. Jak dobrze pójdzie i nic już nie będzie chciał zrobić, to wystawimy Archę Spora. Chyba. Tak, wystawmy Archę Spora. Okej. Don't you fret about me. Can take care of myself. Przyzwoicie. No to teraz Foglet. O, i już używa pierwszej tej swojej zdolności. Tak sobie to ustawiła. No to prawdopodobnie będzie... Będzie miażdżąca pułapka, czyli zadanie pół damage w całym rzędzie, w którym mam najwięcej jednostek. No to dobrze by było, żeby to był ten rząd. Wtedy zniszczę Archespora, który im zadaje jeszcze troszkę damage'a. No to na razie zagramy Vampirka z krwawieniem. Na koniec tej tury to się powinno odpalić, jeśli to jest to, o czym myślę. Na koniec jego ruchu. No i się nie odpaliło, czyli to rzeczywiście będzie prawdopodobnie róg. Jeśli to jest róg, to mamy trochę przewalone, trzeba przyznać. To jest boost. No to nic, trzeba ostre środki przedsięwziąć. Okej. Jeśli to jest róg, to on boostuje 2 jednostki po lewej i 2 jednostki po prawej w momencie jak ja spasuję. Więc... O, ona spasowała. Więc dobrze by było po prostu pozbyć się tych jednostek, żeby nie miało się co zboostować. Teraz nie pamiętam, za ile on boostuje. No za cholerę nie pamiętam. Ale mamy 5 kart, więc mógłbym spasować drypassa zrobić, ale wtedy będzie długa trzecia runda, tak czy siak. Żeby to zrobić, potrzebuje 10 punktów.
Ten mi daje 8. No nie zrobię 10 punktów. Aha, no tak, a 10 punktów to i tak będzie dopiero... No, chyba niepotrzebnie to zrobiłem. Trzeba było spasować, chyba mi się wydaje. No, trzeba było spasować. Bez sensu. Z 8 punktów mi nie wystarczy chyba. Może wystarczy. No to są 4 punkty i zobaczmy. No, to jest 8 plus 4 i plus 4. Także nie bardzo. Nie ma co. W tym układzie po prostu już możemy od razu się poddać. Mamy dwie karty straty. Dobra. No nie przyszło nic z takiego dużego, z tych dużych jednostek, ani Grzesiek, ani Spirti, ani... co tam jeszcze miało takie duże... No to mamy pierwszą porażkę Tytlafem. O, to jest ciekawe, bo tutaj nie mam pojęcia co to będzie. To będą pułapki jakieś, ale jak to działa i co się z tym robi, to nie mam pojęcia. I dobra, wymieniamy po kolei może Bruksę. Pogleta. Średnio. Ten zamienia już odpaloną wcześniej pułapkę na Elven Deadeye, taką jednostkę, czyli po prostu gościu, który ma 3 siły. I on ma takich ładunków 4, czyli może sobie stworzyć 12 siły, jeśli ma 4 odpalone już pułapki. Jeśli odpalimy pułapkę, to boostuje się o 2. Dobra. Się boostuj. Na razie nekery. Znaczy, jeśli on odpali te pułapki, to będzie idealny cel dla tego gościa. Jeśli on użyje wszystkich tej swojej zdolności, wszystkich w jednej jej rundzie. To będzie idealny cel dla Gimpy Gerwina. Bo to są 4 takie same jednostki, wszystkie mają 3 siły. Więc dostaje w sumie za 12, plus on ma sam 3, czyli to jest zagranie za 15 punktów. No ale... okej. Okay. Co to będzie za pułapka tym razem? A to chyba będzie normalna miażdżąca, która mi zniszczy nekery na koniec jego ruchu. Chociaż chyba nie. Dziwne jakieś. No ale dobra. Odpalmy Bruksę w takim razie. Warto byłoby tak zrobić, żebym ja zagrywał ostatnią kartę w trzeciej rundzie. Wtedy mógłby to być Gimpy. No ale czy tak się uda? Zobaczymy. Rozmyśla.
Jak to się jeszcze nie odpaliło, to albo to będzie róg, albo to jest pułapka, która rozwala specjalną kartę, którą zagram, jakiś czar. Albo to będzie karta, która działa tylko jak zagram coś w tym samym rzędzie. Ciekawe. Spróbujmy z Ifrita. 5 damage. Dobrze. Okej. To przeżyjemy jeszcze. Następna pułapka. Teraz sobie wyciągniemy Wild Huntu. A, dostał poisona. Dobra, to też jeszcze przeżyjemy. Your next move shall be your last. No i zabił mi go, dobra. Tu jest boost i tu jest damage. Zróbmy tak. Gregor. Grzesiek wchodzi. Sporą przewagę i on teraz, jeśli zagra, to zejdzie do 3 kart, czyli nawet przy dry pasie nie będzie już w stanie wyrównać do 10, więc jeśli teraz mnie nie przebije, to ja pasuję. Ale zakładając, że to jest druk, to dostanie plus 8. Zużył to jedno. Plus 8 to jest za mało, bo potrzebuje 10. Nie wiem, co to może być to drugie. Spasuję. Remis. No tak, zapomniałem, że ta się jeszcze boostuje o 2, jak od się odpali pułapka. I to było dość kluczowe. No ale tak czy siak ma jedną kartę mniej. Dobra. No i tak chyba to zostawimy jak jest. Ja teraz zaczynam. Czyli niedobrze. A nie, dobrze. On ma jedną kartę mniej niż ja. Ja zaczynam, czyli ja będę kładł ostatnią kartę. Nie jest źle. Nie jest źle. No to Caldwell od razu leci. Zobaczymy. Caldwell ma tak, że jak na koniec mojej tury u niego, na koniec mojej tury sprawdza, po której stronie jest najwyższa jednostka. I ustawia się po tej stronie, po której najwyższa jednostka jest. Czyli w tym przypadku... O, dobrze. On się ustawił po tamtej stronie. Czy ja mam teraz szansę sobie odpalić? Odpalimy sobie Whispers, żeby go zdamage'ować za 2.
zrobimy? Nie. Odpalimy katakana. Okej. Kayadmel in Shay. No właśnie. On się teraz zboostuje. Bardzo dobrze. No ale to jednak mu nie wystarczy. Muszę pozbyć się tego dziadostwa, bo to jest... A, źle to zrobiłem, jak zwykle. Trzeba było najpierw zagrać cyklopem. A potem z Detlafa wykończyć. Miałbym jeszcze jedną Ekimarę. Za dwa. No ale... się nie myśli, to tak jest. Na razie nie jest źle. Teraz sobie pykniemy boosta na Caldwella. Myślę, że ten Gimpy mnie teraz uratuje, bo nie wiem, co on tam ma, ale pewnie teraz zarzuci jakimiś pułapkami, właśnie, dokładnie. To już będzie coś konkretnego, trzeba to od razu upierniczyć. No nic, nic nie możemy za bardzo zrobić, jedziemy z koksem. Dokładnie, pit trap, to było pewne. Jeszcze jedna pułapka. Razem wchodzi. Okej. I am who I need to be. I teraz może użyć tylko jeden raz tej swojej zdolności lidera, więc nie wiem, chyba nie do końca o to mu chodziło. Aha, odpali to jeszcze, dobra. Teraz dwa razy użyję zdolności lidera. I jak na razie ma za mało punktów, a ja mam jeszcze jedną kartę. Więc chyba przegrał. A, Pit Trapa jeszcze odpalił, ale to mu tak nic nie dało. Dobra. Nie jest źle. Udało się z gościem wygrać. Idziemy na 15 rangę. I zrobiliśmy tego questa. Dostaliśmy Fary World Pointy. I następnym questem jest 15 razy zadać obrażenia, korzystając z umiejętności Detlafa. Nie ma problemu. Zagramy jeszcze jeden meczek w tym odcinku i będziemy kończyć. No co jest? Wyszukuj, wyszukuj. O, się pogoni gościa, to od razu zajarzył. Dobra, gramy na... A, reszty. No to nie, tutaj nie widzę chyba możliwości. Chyba nie widzę możliwości. W większości będą to podobne karty na pewno. Może nie w większości, no ale... Na pewno będzie ich dużo. On ma bardzo mocną końcówkę i naprawdę na niewielu kartach potrafi w ostatniej rundzie zrobić takie tempo, że ja takiego nie potrafię.
Jeszcze na Trajwy będzie grał. Nieciekawie. Nieciekawie, nieciekawie. No to co, od razu Archespor. Dostanie chociaż za dwa. Mógłbym teraz rozwalić sobie Archespora i wtedy by go zabiło, nie? A zróbmy tak. On pewnie wystawi drugiego. Nie, nawet nie. Dobra. No to Foglet, czyli Mglaczek. No to on też w ogóle. No to bardzo dobrze. No to... Strzelamy z Fogleta. W jego Fogleta. Dokładnie. Jak on będzie chciał strzelić, to już mu się nie odrodzi ten. Cyklop, jakby nie było, wchodzi teraz już tylko za 5 punktów. Przy takiej konfiguracji. A mój w las za 8. Mamy Caldwella. No i z Caldwellem to już chyba nic nie zrobimy. No raczej nie. No to co? Można by się pokusić jeszcze coś zrobić. Na przykład... coś takiego. I sense your pain. I see your fear. Dobra. To jak katakana. Po 5 kart mamy. To on będzie miał jeszcze tą, co zżera. To jest więcej niż pewne. No dobra, niech se go zeżre. Zróbmy tak. Żeby być w zasięgu jednej karty, żeby go przebić w momencie, gdyby spasował. A mamy Spirtipa za 12. To się powinno udać na ten moment. Na trzecią, dokładnie. No dokładnie, dobra. To mu wyszło i pasujemy. Nie przebijemy go jedną kartą już, a nawet w momencie, gdyby teraz zdraj pasował, to i tak będzie miał o jedną kartę mniej. Więc to jest dobre. Dobra, mamy tą na konsumy, mamy tą na boosty. W zasadzie wszystko jest ok, tak by się wydawało. I zrobił drypassa. My sobie Wild Huntem wyjdziemy.
No tak. Teraz mamy po tyle samo kart i ja zaczynam, czyli jestem w dupie. No ale dobra. Mamy tak. Wampierza wymienimy, Bruksę wymienimy. No nie jest tak źle. Zacznijmy w takim razie od Neckera. Okej, ktoś podziałał. No to może w takim razie... Spirty. Co teraz, mistrzu? To on też spirty. Fuck. On jest z tyłu. A ciągle zapominam tym cyklopem o tym. Fucking shit. No to niedobrze. With each move, you make my task easier. No to ekstra. Nie dość, że mamy teraz wariota. No dobra. Już się z tego nie wygrzebiemy raczej. Ciągle o tym zapominam, że jak chcę grać z cyklopem, to muszę go grać do pierwszego rzędu. Dobra, on się teraz podbuchował za 8. No i mamy takiego kurwa gościa. Za przeproszeniem. Kij mu możemy zrobić co najwyżej. A teraz mój Caldwell po prostu nie wchodzi w ogóle. Chociaż nie, wchodzi. Jeśli wyciągnę wcześniej Ozrelem Spirty Pass Graveyardu. Może nie jest jeszcze tak tragicznie, aczkolwiek no jest tragicznie. No ale trudno, dobra. Gramy Gimpiego. Teraz by się przydał Grzesiek. Nie ma Grześka. Dobra, tu ma Thrive'a. No nic, Ozrel. No, on ma 11, dobrze. Ozrelem. Mogę teraz Caldwella wyciągnąć. A lesson in humility coming now. Teraz, żeby się to udało, to musimy go skonsumować. Czyli robimy tak. Pyk.
No ale raczej nie mamy szansy wygrać, no bo on ma jeszcze dwie karty. Przewaga jest tak mała, że to aż śmiech. Chociaż w tym momencie ma tylko jeden punkt przewagi, a my mamy babeczkę, która nam daje 11 punktów, więc no zobaczymy. Może się uda. Remis. No to jest remis, ale... No ale to dzięki temu, że ja spieprzyłem jedno zagranie. Mogłem to wygrać spokojnie. No ale nie jest tak źle. Myślałem, że przegram, szczerze mówiąc. I to było całkiem realne. Dobra, na ten moment, na dzisiaj dzięki. Na teraz i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie.